pierwsze miejsce w finale. Trudno jest, ale tak to dobrze się powie. No trudno z nimi wygrać. Wstałam się do finału i było super. Płynęło mi się bardzo fajnie, cieszę się, że wzięłam udział. Na tych zawodach czuli się jak ryba w wodzie. Ponad 100 uczniów wzięło udział w pierwszych zawodach pływackich szkół podstawowych Wodzisławia Śląskiego. Frekwencja jak zwykle dopisała. Na ogół w naszych zawodach bierze około 100-120 uczniów udział. Zainteresowanie na pewno tym sportem rośnie. Widzę ile tych osób, jaki jest popyt na pływanie. No a te dodatkowe atuty pływania, czyli te prozdrowotne, korygowanie wad postawy, to na pewno dzieci przyciąga. Zawodnicy uczestniczą w cyklu 6 zawodów pływackich, odbywających się raz w miesiącu. O wygranej decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich zawodach. Medale, puchary i pamiątkowe fotografie w Wodzisławskim Muzeum można oglądać wystawę 100 maratonów na 60. urodziny Przerwane marzenia, poświęconą Zbyszkowi Marszałkowskiemu. Cały czas mówił, że na swoje 60. urodziny chciałby mieć przebiegnięte 100 maratonów. No bardzo o tym marzył i dążył do tego celu. W sumie Zbyszek zrobił 91 maratonów, zabrakło mu 9, ale on dałby radę zrobić te 9 do tej 60. Bieganie i wszystko, co się z tym wiązało, no jak odszedł na emeryturę, było całym jego życiem praktycznie, nie? Zbyszek Marszałkowski brał udział w maratonach i ultramaratonach. Nie tylko biegał, ale organizował też wiele imprez sportowych w mieście. W 2004 roku założył klub sportowy Forma Wodzisław Śląski. Trudno wyobrazić sobie sportowe życie Wodzisławia Śląskiego bez osoby Zbyszka Marszałkowskiego. Gdyby nie jego osoba, gdyby nie zaangażowanie w tworzenie formy, na pewno Wodzisław nie byłby takim rozbieganym miastem. Wystawę można oglądać do końca roku. To było najbardziej rozbiegane wydarzenie tego tygodnia. Po raz 25 w Wodzisławie Śląskim odbył się bieg Gazety Wodzisławskiej, memoriał imienia Leszka Kowalczyka. Leszek Kowalczyk był redaktorem serwisu wodzisławskiego, wtedy jeszcze serwisu wodzisławskiego, bo teraz jest to Gazeta Wodzisławska. Był pomysłodawcą i organizatorem pierwszych zawodów i dlatego bieg nosi jego imię. Będzie świetna pogoda, świetna atmosfera, dobrze przygotowane trasy i bezpieczne, w związku z tym ta frekwencja też jest dość znaczna. Około 400 osób w sumie, dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół wodzisławskich i powiatu wodzisławskiego, dzisiaj mamy tutaj na starcie w różnych kategoriach wieku. O miejsca na podium walczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Starsi biegacze rywalizowali w biegu open.